Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu dotychczasowych obostrzeń z kilkoma wyjątkami do 25 kwietnia. Zamknięte pozostają salony fryzjerskie zakłady kosmetyczne oraz centra i galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii i aptek. Od 19 kwietnia nie otworzą się również wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane. W placówkach handlowych, targach i pocztach, których powierzchnia nie przekracza 100 m2, będzie mogła przybywać jedna osoba na 15 m2, natomiast w obiektach większych niż 100 m2 ograniczenie będzie dotyczyło jednej osoby na 20 m2. Podobnie będzie w obiektach kultu religijnego. Od 19 kwietnia dopuszczana jest również możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu do 25 osób i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym. Działalność obiektów sportowych nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie i baseny. Natomiast od poniedziałku przyszłego tygodnia otworzone są żłobki i przedszkole, natomiast w związku ze zbliżającą się majówką hotele i obiekty oferujące nocleg pozostaną zamknięte na dotychczasowych zasadach do 3 maja.